Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 7 października, godzina 17.30, także generalnie będziemy omawiać jakby taki popołudniowy układ na rynku walutowym. No i generalnie przejdźmy już od razu do ceny pierwszej z naszych czterech par. Jest to euro-dolar, czyli główna para walutowa warunkująca nam zestawienie na różnych pozostałych kwotowaniach. No i to, co możemy tutaj zauważyć, to to, że kwotowania głównej pary walutowej oscylują w zakresie 1,1127. To jest takie dolne wsparcie, wsparte średnimi i lokalnymi lukami i z mocnym zakresem wsparcia. Od góry jest to 1,1277. Generalnie układ w tej chwili premiujący nam ewentualną próbę, kolejną próbę wyjścia wyżej na tym zestawieniu. No fundamentalnie jakby story za tym ewentualnym ruchem jest to, co się wydarzyło ostatnio dotyczące Stanów Zjednoczonych, czyli te słabsze NFP powodują, że rynek dość wyraźnie zmienił swoje oczekiwania co do podwyżek stóp przez Fed, a mianowicie mocno spadło prawdopodobieństwo podwyżek stóp w tym roku, czyli de facto jest to jakiś sygnał słabości dolara. A z drugiej strony Europejski Bank Centralny wstrzymał się ze zwiększeniem, może przedłużeniem aktualnego programu QE, także mamy w tej chwili jakby taki trochę reversal tych dwóch czynników fundamentalnych, jakie oddziaływały na główną parę walutową. Drugim zestawieniem jest dolar do rubla. Generalnie waluty emerging markets mocno skorzystały na spadku wycen amerykańskiej waluty w ostatnich dniach. Równocześnie brak podwyżki ze strony Fedu powoduje, że inwestorzy mogą dość śmiele kupować aktywa na rynkach wschodzących. No i to obserwujemy właśnie choćby na rublu, czy też rubel, czy też turecka lira. No i tutaj widzimy mocne wzrosty na rublu, wybicie, generalnie to technicznie to wybicie 64,97 przyniosło nam ten ruch spadkowy. Jeszcze jak widać, tu korelacja z ropą, ropa nam w tym układzie troszkę podrosła, także dodatkowo otrzymaliśmy jakieś wsparcie dla rosyjskiej waluty. No dzisiaj ropa niestety troszkę spada, ale jeżeli ten czynnik wzrostowy na rynku ropy mógłby się utrzymać w kolejnych tygodniach, przepraszam, to oczywiście tutaj możemy zakładać, że rubel również będzie trochę mocniejszy. Niemniej układ techniczny tutaj wspiera technik notowania rubla, no i nawet oczekiwałbym gdzieś ewentualnie tego spadku gdzieś tutaj do okolic 59,30 jako lokalnego wsparcia. Trzecią parą jest euro złoty, który dzisiaj prezentował jakąś próbę mocniejszego umocnienia w kierunku 4,2170. To się nie powiodło, oczywiście ta siła złotego no, po części z wynikiem tego, co się dzieje wokół Fedu i wokół dolara amerykańskiego. Oczywiście mówię tylko dlatego, że po części, ponieważ jeżeli spojrzymy w to okazuje się, że te waluty Central Eastern Europe pozostawały relatywnie stabilne, kiedy pozostałe waluty emerging markets znajdowały się pod presją, także to ewentualnie odbicie z tytułu słabszego dolara oczywiście musiało być mniejsze. Warto wspomnieć jeszcze o wczorajsze RPP, czyli posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się dość przewidując bez niespodzianek, czyli stopy procentowe zostały utrzymane na niezmiennych poziomach. No, część rynku oczywiście troszkę liczyła, że być może Rada zaprezentuje nam jakieś bardziej głębie stanowisko z uwagi na ostatnie słabe dane dotyczące inflacji. No tak się nie stało. Rada jakby utwierdziła przekonanie, że ciężko w tej chwili mówić o jakichś obniżkach stóp procentowych, nie ma to miejsca, a po tym czas nie jest do końca dobry. Oficjalne prognozy zbierane przez agencję Reuters wskazują, że rynek zakłada utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie do końca 2017 roku, a prawdopodobnie później będzie obserwował jakieś podwyżki stóp wykonania RPP. No chyba, że faktycznie ta inflacja będzie jakimś problemem w kolejnych kwartałach, to wtedy być może powrócą spekulacje na temat obniżek stóp. Ostatnią parą jest funt do dolara. Funt do dolara, który zanotował wczoraj i dzisiaj bardzo udane sesje. Dzisiaj było to pochodną lepszego czytu z zakresu produkcji przemysłowej. Dodatkowo jeszcze tutaj ta strefa wsparcia w zakresie 1,51-1,75 dość znacząco podbiła kwotowania. Lokalnie kurs zmierzył się z wsparciem z oporem 1,5332. No i widać, że tutaj prawdopodobnie z tego zakresu zobaczymy jakiś pullback, jednak jeden odczyt dotyczący produkcji przemysłowej to troszkę wyznało z uwagi na to, że jakby głównym storem wokół funta w tej chwili jest to, co może zrobić Bank Anglii, no i gra pod ewentualne podwyżki stóp przez Bank Anglii, co w tej chwili wydaje mi się mało prawdopodobne z uwagi na utrzymującą się niską inflację. Dziękuję za uwagę.